Ich taniec. A potem cała sytuacja rozwinęła się bardzo dynamicznie. Od momentu poznania do ślubu minęło niecałe 15 miesięcy. O tym, jak zorganizowali swój bajeczny ślub w Toskanii, porozmawiam z Agnieszką Kaczorowską-Pelą i Maciejem Pelą. Moi drodzy tancerze, jak mi miło Was witać dzisiaj. W dobrym rytmie to będzie rozmowa. Niech tak będzie. Słuchajcie, historia Waszej miłości jest też dosyć dynamiczna, tak jak w tańcu. Tak, to prawda. Czy to naprawdę było tak, że Wy się poznaliście na rozmowie o pracę? Tak. I on aplikował do Ciebie? Tak. Chciałeś pracować w takiej dobrej szkole po prostu? Zdecydowanie. Czy od razu Cię kusiła właścicielka? Przyznaj się, Maciek, weź teraz już tak na serio. Tak powiedz. Na serio, to była praca. Absolutnie. Na początku praca, chłodny profesjonalizm. To prawda, na pierwszym spotkaniu, mimo tego, że coś się zadziało w powietrzu na tej rozmowie kwalifikacyjnej, to zachowaliśmy dystans i jakby tak byliśmy w stosunkach zawodowych tylko i wyłącznie, więc daliśmy sobie trochę czasu, tak naprawdę parę miesięcy na to, żeby pozwolić sobie wejść w inny kontakt. No właśnie chciałam zapytać, ile czasu daliście sobie na rozwinięcie tej znajomości? Kiedy jakieś takie, wiecie, pierwsze przebłyski, że to jest coś więcej niż prowadzenie zajęć na jednej sali? Listopad, grudzień, nie? Czyli to grudzień, było początek pół roku grudnia. Po rozmowie, po spotkaniu. No to proszę Was pół roku mieć się na baczności, kontrolować emocje, każdy ruch, spojrzenie, gest. Jeszcze wiecie, tancerzy mają to takie bardzo intensywne i sugestywne, więc chyba było Wam ciężko, co? Ale nie widzieliśmy się tak, też tak, po drodze były wakacje, więc jakby ten kontakt był bardzo ograniczony. Tak, i dopiero od września zaczynaliśmy pracę i nie widzieliśmy się codziennie, tylko tam powiedzmy dwa razy w tygodniu gdzieś nasze zajęcia były o tej samej godzinie i się widzieliśmy, także jakby spokojnie, to nie było aż takie trudne. Czyli udawało się, udawało, ale jednak do pewnego momentu. Co takiego się wydarzyło, że to uczucie nagle wybuchło? To dobre pytanie jest. No? No, myślę, że nie będzie to brzmiało zbyt oryginalnie, ale taniec. Tak. Zaczęliście razem tańczyć? Mieliśmy razem pokaz najpierw. Tak. Tak. Ale poczekajcie, jak doszło do tego, że mieliście mieć razem pokaz? No bo ty, Agnieszko, jesteś mistrzynią w tańcu towarzyskim, a ty jakby zupełnie inne formy tańca trenujesz. To w jaki sposób osoby jakby, no niby ze świata tańcznego, ale zupełnie dwóch innych jego krańców połączył wspólny pokaz? Jedno słowo. Salsa. Okej. Okay. Uwielbiamy razem tańczyć salsę i też to był taki pokaz. Tutaj hip-hop ma sporo wspólnego, wbrew pozorom, z salsą. No tańc towarzyski to wiadomo. A robiliśmy pokaz jakby z ramienia mojej szkoły tańca. No niestety już teraz nie istnieje, ale wtedy robiliśmy różne takie eventy i jako no, taki powiedzmy zespół najlepszych, najfajniejszych tancerzy połączyliśmy siły, żeby... I ty dobrałaś sobie partnera pewnie. Wiesz co, tego tak, głównie zarządzająca. Dobrałaś sobie partnera Kubańczyka i z nim zatańczyłaś w duecie. Tak, bo myśmy jeszcze to robili z innymi tancerzami. Parze. Nie tańczyłam z Maćkiem wtedy w parze, ale pracowaliśmy troszkę intensywniej razem. Więc się wymienialiśmy na sali, trenując po prostu między sobą tam poszczególne kroki. Tak. Zdarzało się. I potem jeden SMS, drugi SMS i już tak troszkę więcej SMS-ów później. Czy to prawda, że w tym waszym związku wszystko działo się tak szybko i naprawdę dosłownie moment od tego czasu, kiedy zaczęliście się spotykać, wy już rozmawialiście o założeniu rodziny, o dzieciach? Tak. Tydzień... I on nie uciekł? Właśnie nie, bo to było takie obopólne, nie? Z każdej strony. Od tydzień mniej więcej od momentu, kiedy zaczęliśmy się spotykać, tak to możemy powiedzieć, ja pojechałam do jego rodziców na święta. Weszłam, wparowałam, powiedziałam, cześć, jestem Agnieszka. I zostanę tu na dłużej. Trochę tak było.
I jeszcze poproszę sweter, ponieważ zapomniałam. Tak, tak, bo ja tak bardzo spontanicznie tam przyjechałam. A zaraz po tych świętach, czyli tak naprawdę no, te półtora tygodnia, dwa tygodnie po tym, jak zaczęliśmy się spotykać, rozmawialiśmy rzeczywiście już o dzieciach. 8 dni po świętach rozmawialiśmy o dzieciach. No, ale stwierdziliśmy, że dobra, okej, chcemy dzieci, fajnie. Fajnie byłoby najpierw wziąć ślub i zrobić z tego super imprezę jeszcze bez dzieci obok, bo bardzo chcielibyśmy, żeby to była wyjątkowa chwila. No więc zaczęliśmy organizować ślub najpierw. Ale powiedzcie mi, czy ta rozmowa o dzieciach była w perspektywie kiedyś chcemy mieć dzieci, fajnie, żebyśmy to sobie wyklarowali, czy chcemy mieć dzieci za moment, więc musimy przyspieszyć ze ślubem? Raczej tak, chcemy mieć dzieci. To co robimy? Robimy. Robimy, tak. Znaczy ja się wcale nie dziwię, że ty chciałeś to robić, to bardzo przyjemne. Jeszcze tak Agnieszka, piękna kobieta, no każdy chciałby być na twoim miejscu, Maciek, czyli chciałeś po prostu już mieć też temat prawnie uregulowany, tak? Tak, wszystko tak? Na papierze i w sercu. A dla każdego, dla kogo z was ten ślub był ważniejszy? Nie wiem, czy dla kogoś ważniejsze. Wiesz co, na pewno mieliśmy, w ogóle to było cudowne, że mieliśmy bardzo podobne założenia co do tego ślubu, że on ma być kameralny, że chcielibyśmy gdzieś w plenerze, że to ma być takie naprawdę wyjątkowe wydarzenie, właśnie jeszcze bez dzieci pod pachą, że chcielibyśmy się tak wybawić, wytańczyć i w ogóle, żeby wszystko było jak z marzeń. No ale trzeba było... potem chcieliście mieć od razu dzieci. Tak. Tak jest. No i miesiąc po ślubie... Dlatego ten ślub musiał być... Szybko. Tak. Cyk, cyk. Tak. I miesiąc po ślubie tak naprawdę już, czy dwa jakoś, zeszłam w ciążę, więc... Lucky you! Wiesz, to teraz tak łatwo wiem. Się nie zdarza, więc wiem. Miałaś ogromne szczęście. Ale byliśmy cały czas w kontakcie z panią doktor, więc to wszystko było takie zaplanowane. Mhm. No dobrze, no to zanim był ten ślub, to chyba były zaręczyny. Ale one też nie były takie od razu, prawda? My najpierw zaczęliśmy organizować ślub, a potem się zaręczyliśmy, więc on miał bardzo utrudnione zadanie, żeby mnie zaskoczyć z zaręczynami. No bo już wiesz, było, już byliśmy oglądać miejsce we Włoszech, już tak naprawdę zaczęliśmy zapraszać gości, a jeszcze pierścionka nie miałam na palcu. No i że ty się zabrałaś za taką pracę bez pierścionka, Agnieszka. No ale byłam ciekawa, kiedy to zrobi i jak to zrobi. No i mnie zaskoczył. Ale powiedzcie, skąd się wzięły te Włochy jeszcze, bo to mnie bardzo interesuje. Oboje gdzieś, w ogóle plan był taki, że za granicą, żeby troszkę uniknąć... Zaczęliśmy rozmowę od tego, że chcemy w plenerze, tak. Być może nad jeziorem i szukaliśmy w Polsce lokalizacji na taką imprezę, ale zdecydowaliśmy, że... Chyba lepiej wyjechać ze względu na paparazzi i ewentualnie niechcianych gości. Bardzo pewność pogody. Tak, i pewność pogody. Choć to nigdy nie jest nigdzie pewne. Już teraz niestety nie. I bardzo chcieliśmy to utrzymać po prostu w tajemnicy, a jednak komuś trudniej byłoby dojechać do nas do Włoch i zrobić zdjęcia. Dlatego te Włochy... Nikt się nie pokusił? Nie. Ale mieliśmy moment stresu. To jest historia ładna. Dlaczego? Bo na 3 dni przed wyjazdem już było w eterze, że ten ślub się zbliża, ponieważ ja miałam wcześniej panieński i no to było wiadomo, że ten ślub niedługo nastąpi. Mhm. 3 dni przed wyjazdem do Włoch jechaliśmy samochodem, mieliśmy zapakowane wszystkie dekoracje, mieliśmy full auto wszystkich rzeczy, wszystko robiliśmy sami, organizowaliśmy to wszystko sami. Na 3 dni przed wyjazdem paparazzi zrobił nam zdjęcia, kupowaliśmy gdzieś tam telefon. I ja mówię, a my byliśmy, mieliśmy taki plan podczas obozu Maćka pod Warszawą i stamtąd jechaliśmy, więc jakby ktoś czekał u nas pod domem, to by się nie doczekał. Więc mieliśmy taką pewność, super, wyjedziemy sobie stamtąd, nikt nas za nami nie pojedzie. No ale ponieważ zrobili nam te zdjęcia w sklepie, to... Wszędzie widzieliśmy samochody. Wszędzie widzieliśmy, że za nami jeżdżą. Ja mówię, jejku, oni już wiedzą, że my tu jesteśmy. Jeżeli wiedzą, że my tu jesteśmy, to za nami pojadą choćby i do Włoch. Szczególnie, że mieliśmy taką sytuację kilka tygodni wcześniej, co niedzielę mieliśmy ogon. I było wszędzie. Tak przez 2 miesiące, co niedzielę po prostu był za nami... Sobotę i niedzielę. Sobotę tak i niedzielę naprawdę. Był za nami ogon, bo wiadomo, że sobota i niedziela to takie ślubne dni zazwyczaj. I, no i mieliśmy troszkę stres. Mieliśmy. I jak ja już zobaczyłam, że oni już wiedzą, gdzie my jesteśmy,
to słuchaj, zadzwoniłam do znajomego, czy mógłby nam wypożyczyć samochód, żeby nasz charakterystyczny samochód nie wyjeżdżał z tego miejsca. Zrobiliśmy podmiankę w garażu podziemnym. Moja mama tym naszym autem niebieskim pojechała do nas do domu, żeby jak coś, to ktoś myślał, że jesteśmy w domu. Wyjechaliśmy zupełnie innym samochodem, zakapturzeni w ogóle, żeby naprawdę przypadkiem nikt za nami nie pojechał. Śmialiśmy się z tego strasznie. To brzmi jak po prostu scena z filmu. Trochę tak. Było śmiesznie, ale i stresująco, no bo z jednej strony trochę tak... Już końcówka była wszystkiego, więc jakby przygotowań tak, i no, głupio by było, gdyby się... W ostatniej chwili. No. Mhm. Ale udało się. Jeśli szukasz sukni ślubnej, sukni wieczorowej albo garniturów dla panów, koniecznie odwiedź mój ślubny Concept Store. Znajdziesz tam dosłownie wszystko, czego będziesz potrzebować w dniu ślubu. Zadzwoń i umów się na wizytę jeszcze dziś. No dobrze, to wróćmy do tych zaręczyn. Czyli znaleźliście już miejsce i pojechaliście je obejrzeć na żywo, tak? Nie zdecydowaliście się zorganizować nie widząc miejsca, tylko chcieliście najpierw sprawdzić, jak to wygląda. Mhm. Pojechaliśmy do Włoch, do Toskanii. Mieliśmy na myśli takie miejsce, gdzie są domki, wille toskańskie. I to miało być miejsce, w którym będziemy mieszkać wszyscy, całą rodziną i tam się odbędzie wesele. Ślub miał być w plenerze gdzieś. I chcieliśmy nad brzegiem morza. Spierdzebianka. Tak. I potem mieliśmy jechać do urzędu, bo we Włoszech nie ma takiej możliwości, że urzędnik przyjeżdża tobie w miejsce ślubu, tylko musisz się udać do urzędu, żeby podpisać dokumenty. I wymyśliliśmy sobie wszystko, załatwiliśmy, mieliśmy na szczęście. Poznaliśmy człowieka, który był pół Polakiem i pracował w urzędzie tam włoskim, więc nam w wielu rzeczach pomagał i to było... Bo często jest taka sytuacja, że we Włoszech bardzo ciężko dogadać się w innym języku niż włoski, prawda? Czy znasz angielski, znasz niebieski, a i tak nic nie ustalisz. Ale żebyś widziała, poszliśmy do urzędu i pani... urzędniczka, Włoszka, mówi do nas cały czas po włosku, my do niej po angielsku, ona do nas po włosku. Na szczęście trochę ten włoski rozumiałam, więc jakoś się dogadaliśmy. Ale najlepsze było to, że pani rozumiała absolutnie wszystko, co mówiłem po angielsku do niej. Tylko nie chciała do nas mówić po angielsku. Tak. To jest częsta przypadłość. Na szczęście mieliśmy właśnie pomoc tego pół Polaka, który nam trochę tłumaczył. No ale to też jest cudowna historia, ponieważ weszliśmy do niej, do tego urzędu, mówimy, że chcielibyśmy ślub tutaj u was w tym dniu, mniej więcej o tej godzinie. Czy ma termin? No ma. No dobrze, no to jakie dokumenty potrzebujemy? Czy możemy zarezerwować ten termin? Ona do nas... Najlepiej zapłacić od razu. Tak, żeby mieć pewność. Ona do nas... No to ja już was pisałam. Ja mówię, no dobrze, to jakie musimy mieć dokumenty? Słuchaj, pokazała nam teczkę jakichś innych Polaków, którzy brali tam ślub. RODO. I no to sobie zobaczcie, jakie tu dokumenty są potrzebne. No to ja sobie spisałam, co tam potrzebujemy, dobra. I ja mówię, ale czy możemy zapłacić, żeby mieć jakąkolwiek gwarancję, że będziemy mieć tak. w tym dniu ślub? Pewność, podpitowanie. Tak, urzędowe potwierdzenie, pieczątkę, tak. podpis, cokolwiek. Ona dała nam taką teczkę czerwoną, napisała nasze imiona i zróbcie sobie zdjęcie. To będzie wasze potwierdzenie. To jest, włoski luz. Ale to doprowadziło do tego, że kiedy przyjechaliśmy na tydzień przed i pierwsze co to poszliśmy do urzędu, żeby na pewno zapłacić już i pokwitować ten ślub, no to ona, ale co, w piątek macie ślub, 7 września, tu nie mam nic wpisane, a ja tak już wiesz... Stres totalny i ona, a mam was, dicembre, grudzień. A ja mówię, nie 7 grudnia, 7 września. A ona, ale tu mam czas, to mogę was przepisać. A ty już mało po prostu nie padłaś. Tak, no stresu było... I to było dzień przed ślubem? 5 dni przed ślubem. Tak, bo pierwsze co zrobiliśmy, jak przyjechaliśmy... To poszliśmy do niej. Poszliśmy do niej, no i się okazało, że jednak dobrze, że poszliśmy sprawdzić, czy jesteśmy wpisani, bo nie byliśmy. Po prostu mieliście jakąś taką, wiecie, ochronę nad wami, ktoś tak. czuwał nad tym, żeby wszystko się udało. No dobra, a te zaręczyny? Wracaliśmy. Wracaliśmy, to było w kwietniu, we wrześniu był ślub, w kwietniu wracaliśmy z tego miejsca, które sobie już wybraliśmy na miejsce ślubu. No i jedziemy. I ja prowadzę akurat i Maciek mówi, ty chyba zmęczona jesteś. A ja tak, zmęczona? No nie wiem, może wyglądam na zmęczoną. Wiesz co, zdrzemnij się. Tak, zamienimy się. Zamienimy się, zdrzemnij się. Ja mówię, no dobra, skoro
no może rzeczywiście się zdrzemnę. Może ma rację. Może ma rację, tak wiesz, nawet w to uwierzyłam. I zamieniliśmy się i rzeczywiście, słuchaj, zasnęłam, to jest śmieszne, że on tak bardzo mi mówił, że jestem zmęczona, że ja poszłam spać. No i budzę się i myślę sobie, my już powinniśmy być tak w okolicach gdzieś Mediolanu albo... Już zjeżdżać z autostrady, a my dalej na autostradzie jesteśmy. Tak patrzę, gdzie my jedziemy? I nagle zjeżdżamy na Como jest drogowskaz. Ja tak, aha, chyba mi robi niespodziankę. W ogóle nie pomyślałam, że będzie mi się oświadczał, w ogóle. To nie przyszło mi przez głowę. Tylko mówię, ale wspaniale, zrobi mi taką cudowną niespodziankę i pojedziemy w miejsce, w które ja naprawdę zawsze chciałam pojechać. I jak tylko dojechaliśmy nad Como, to łzy wzruszenia, no bo jestem w miejscu, w którym zawsze chciałam być. Mówię, ale wspaniała przygoda, pójdziemy sobie na spacer i ten. No i rzeczywiście poszliśmy na ten spacer. Ciekawa jestem, jak ty odpowiesz to ze swojej perspektywy. To jest zawsze bardzo interesujące. Dojechaliśmy do takiej willi, Villa Balbinello czy coś takiego. Piękne miejsce. Poszliśmy tam. No ja myślałam, że po prostu zwiedzamy, oglądamy, że to jest przepiękny punkt widokowy, bo rzeczywiście było przepięknie. Ale ten był tak zestresowany, chodził taki i taka ławeczka była piękna nad brzegiem jeziora i tam dwóch chłopców siedziało, grali na jakichś telefonach i mówi, czemu oni tam siedzą, czemu grają na tych telefonach? A ja tak, no siedzą, grają, no jejku, pójdziemy w inne miejsce sobie pooglądać jezioro. On był bo ty chciałaś przysiąść wtedy. Ja chciałam przysiąść, tak, no i znalazł. A to by dopasowało, gdyby no przysiąść. Tak, tak, absolutnie to było. A jemu tak nie pasowało, oni tam siedzą. Grają na PSP. I... Trzeba ich pogonić, już do domu. Do domu, do książki. Poszliśmy na balkonik taki i ja mówię, chodź sobie zrobimy zdjęcie. I przytuliłam się do niego, a jemu tak serce wali, jakby mu miało zaraz wyskoczyć. Ja tak, co on taki zestresowany? Już wtedy wszystko się poskładało w całość, bo nagle wyciągnął ze swojego plecaka pierścionek. Nie pamiętam, co powiedziałeś. A ty pamiętasz? No właśnie, nie wiem. Nie, ja byłem w czy takim... Czy wyjdziesz za mnie? Nie wiem, czy powiedziałeś chyba, sobie. Czy zostaniesz moją żoną, tak mi się wydaje. A ja wtedy na to, a klękniesz? No kochanieńki, zapomniałeś o tym? Wiesz, to było tak, ale lepiej. Szczególnie, że byliśmy na takim malutkim balkoniku, gdzie to był taki punkcik, zejście do łodzi. I to po prostu było tak mało miejsca, że staliśmy przytuleni. No, ale klęknął. Tak, ale się na schodkach. Ale wiesz co, jak wyszliśmy z tego balkoniku, to podszedł do nas pan, no wychodzimy, bo za 5 minut zamykamy. Więc całą willę i to miejsce to było w ostatniej chwili. Jeżeli troszeczkę by jeszcze zwlekał, to cały plan poszedłby na marne. Teraz jak już Maćku masz za sobą to doświadczenie oświadczania się, a potem brania Agnieszki za żonę, który moment był dla ciebie bardziej stresujący? Zaręczyn czy samego ślubu? No. Wydaje mi się, że zaręczyn, bo sama ceremonia była na tyle wzruszająca, że w ogóle stres odszedł na bok. Tam nie było żadnych nerwów, w szczególności, że mieliśmy parę zawirowań takich przedślubnych, jeśli chodzi o właśnie te dokumenty, inne sytuacje, to wtedy ten cały stres się ulotnił, skumulował i uleciał i tak naprawdę sama ceremonia była taką ogromną porcją wzruszenia, więc... Jeśli chodzi o punkt stresujący bardziej, to były zaręczyny, no bo... Choć tak naprawdę, nie wiem dlaczego się stresowałeś, bo już mieliśmy ogarnięty ślub, Żeby to było fajne, jakby żeby to było jakieś wyjątkowe, a już sama wyjątkowość zaskoczenia została mi odebrana na wstępie. Ale zaskoczyłeś mnie i tak. No tak. Dla mężczyzny, wiesz, ten moment jednak oświadczyn jest bardzo ważny. Więc nawet kiedy my mamy, wiesz, z tyłu głowy, to przecież ja w domu, żebym ci powiedziała tak, to oni jednak zawsze się stresują trochę. No, tak, bardzo się stresowało, mimo tego, że już było wiadomo, że bierzemy ślub. Wy zdecydowaliście się zorganizować ślub za granicą samodzielnie. No lubimy wyzwania. To jest doświadczenie? Lubimy wyzwania, no i było tych zawirowań bardzo dużo, no choćby z tym urzędem, no ale mnóstwo innych. My tak naprawdę tam załatwialiśmy kwiaty, no bo to wiadomo, żebyśmy nie przywieźli z Polski, no właśnie te sprawy formalne, no i miejsce, a cała reszta przyjechała z nami z Polski.
więc... Musiał być duży samochód. Wiesz, to nie, bo kameralny był ślub, więc też wszystko było kameralne. Cała rodzina nam bardzo pomagała, nasz tata... Aczkolwiek no, część rzeczy wiózł mój tata, tak? Tak, tak, tak. Dekoracji, a my byliśmy załadowani w tym SUV-ie po dach. Po dach. Tata zrobił nam bramkę, sam pomalował i przywiózł ją i potem zamontował, więc to wszystko zrobił tata Maćka. Potem nam siostra i przyjaciółki pomagały wszystko udekorować tymi kwiatami, więc też nie mieliśmy żadnej ekipy. No ale koniec końców wszystko się udało. Trudność była z miejscem samej ceremonii, bo myśmy sobie wymarzyli, że weźmiemy ślub na plaży, nad morzem. No i wcześniej jak byliśmy w kwietniu, no to wymyśliliśmy, która to będzie plaża. Dowiedzieliśmy się, że możemy tam, że ona jest taka mało uczęszczana. Tylko, że jak przyjechaliśmy tam we wrześniu, to był tam kurort. Tak, okazało się, że jednak jest uczęszczana. Jest uczęszczana i tam wiesz, różni ludzie w kąpielówkach po prostu, na no jak to na plaży. Życie rodzinne tam, tak, miejsce, prawda? Dokładnie. I my dzieciaki, tak, rodziny, zabawki, psy, wszystko, wszystko, wszystko. I my tak, no nie będzie to kameralny ślub z ciszą i spokojem. No więc na te 4 dni przed ślubem szukaliśmy nowej miejscówki na ceremonię. Jeden cały dzień zjeździliśmy po prostu wzgórza i pagórki, zatoczki, klify. Stresowaliście się trochę tym, że nawet bardzo ta wasza wizja padła? To był najtrudniejszy dzień. Mm-hmm. To no był najtrudniejszy dzień. Już byliśmy naprawdę nawet tacy załamani, że miało być tak idealnie. Mm-hmm. I jakby... Coś krzyżuje plany. Nie wiemy, gdzie wziąć ślub. Przyjechaliśmy, przeteszczyliśmy wszystkie rzeczy, mamy... Na ślub, a miejsca nie ma. I podjechaliśmy po całym dniu tego jeżdżenia pod tą willę. Siedliśmy sobie na wzgórzu. Na wzgórzu, bo ta willa była na wzgórzu. I tak patrzymy, ale to ładnie. Może tu. Jeszcze był zachód, słońce. Czy to było naprawdę piękne miejsce, czy to już było tak, że trochę wam już sił brakowało? Mówicie, dobra, już nawet tu jest ładnie. Wiesz co, było pięknie, tylko było tak blisko i tak... To jest tak, że najciemniej pod latarnią, nie? I wychodziliśmy, było pięknie, zachwycaliśmy się, ale jakoś w ogóle nam nie przyszło przez myśl, że mielibyśmy wziąć tam ślub. Ale jak tak usiedliśmy, to tak, przecież tu jest tak pięknie, to jest to miejsce i nie trzeba nigdzie jeździć. Tylko ja wychodzę z tej willi przygotowana, bierzemy ślub i bardzo dobrze się stało, bo wyszło super i też właśnie nie straciliśmy tego czasu na dojazdy. Mówicie o tym, że to była kameralna uroczystość. Ilu mieliście gości? 30 gości za granicą, ale też powiedziałaś o tym, że wy przyjechaliście już kilka dni przed ślubem i były tam osoby, które wam pomagały, czyli to było tak naprawdę tak, że wszyscy goście przyjechali i spędzili z wami więcej niż ten, to już dzień ślubu. Mieliście takie wspólne, wielkie wakacje? Duże. Na 30 osób? Duża część. Połowa przyjechała na cały tydzień. Tak, i byli z nami, pomagali nam i sobie też przy okazji odpoczywali, a jakaś tam część... Nie wiem dokładnie ile osób, ale przyjechali na sam ślub, tam na dzień przed. A czy ty spełniłaś swoje marzenia dotyczące ślubnych stylizacji? Czy ty w ogóle miałaś marzenia dotyczące ślubnych stylizacji? Jako tancerka po prostu miałaś tyle sukienek we wszystkich kolorach, takich kreacji, tu błyszczących, tu frędzelki, tu coś tam, to jest wszystko już miałaś. Tak, to jest wyzwanie, nie? Dla tancerki, no, żeby... No, miałaś jakieś marzenie? Ja chciałam się tak poczuć, chciałam, żeby to pasowało do tej przestrzeni plenerowej bardzo. Chciałam się poczuć w tej sukni wyjątkowo, mimo tego, że miałam wiele cekinów na sobie wcześniej. Oj, to było wyzwanie. Było. I tutaj no, zaufałam projektantce. Powiedziałam, to musi być moje i ja po prostu muszę mieć tą iskierkę wokół, jak to zakładam. I tak też się stało. Miałam kłopot nawet, w której sukni brać ślub, bo miałam 3 sukienki. Jedna była na ślub, druga była taka wygodna na wesele, a trzecia po prostu została na sesję zdjęciową. A czy ty, projektując tą sukienkę z projektantką, też brałaś pod uwagę to, że musisz w niej zatańczyć swój pierwszy taniec i ona musiała spełnić jakieś szczególne warunki? Tak, dlatego ta druga sukienka była na wesele i była do pierwszego tańca, bo w tej, w której brałam ślub, to nic bym nie zatańczyła. Znaczy, no może jakiegoś tam wolnego, ale na pewno nie to, co przygotowaliśmy, a ten pierwszy taniec to tak przygotowaliśmy. No wiem, że przygotowaliście, zaraz o niego zapytam, ale jeszcze chciałam do twojej stylizacji nawiązać, bo ona też była taka, wiesz, mało weselna, nietradycyjna. To był hip-hopowiec. Hip-hopowiec w Toskanii, tak bardzo jest. Proszę. Jak musi wyglądać hip-hopowiec w Toskanii wyznający miłość kobiecie?
która jest tancerką towarzyską. Właśnie, zgodnie, to jest wszystko trudno ze sobą pogodzić. Ty znalazłeś taki złoty środek, w którym czułeś się komfortowo? Tak, znaczy generalnie jak projektowałem garnitur ślubny, to padło takie hasło, że to ma być nieopięte, że to ma być takie właśnie wyluzowane, więc też zrezygnowaliśmy z takich klasycznych i kolorów, i materiałów. I to, co dostałem do propozycji, to chyba wyszło spoko całkiem. Dorzuciłem sobie podszewkę z motywem ananasów, także generalnie... Niezły ananas z ciebie. Troszkę tak. No i te buty, które potem wzbudziły tyle kontrowersji. Tak, że bo w trampkach... Co z butami? No w trampkach byłem. Dokładnie. W trampkach, na ślub w trampkach, no po prostu to była straszna rzecz z mojej strony. No, w ogóle sam ślub był na bosaka, tak. To już w ogóle też była tragedia. Tak, tak, bo myśmy bardzo chcieli... A dlaczego tragedia? No, według ludzi. A my byliśmy najszczęśliwsi na świecie. Po trawce sobie, na bosaka, po trawce. Bo na początku mieliśmy po piasku, dlatego... Tak, bez butów. Tak. Bez butów. Ale pomysłu nie zrezygnowaliście, tylko podłoże zrobiło. Tak, zmienione podłoże. No to słuchajcie, opowiadajcie o tym tańcu. O, to jest... to było chyba największe wyzwanie. Tak. No bo to jest wyzwanie, no gdzie hip-hopowiec i ty? No przepraszam. No właśnie, tak, no jak musiałem to się bardzo mocno ugiąć. To musiał być jakiś współczesny. Żeby to jakoś tak zgrać? Żeśmy kombinowali, poszliśmy na salę, stanęliśmy, wiedzieliśmy jaka muzyka. To było właśnie, bo tego to chyba najważniejsze, co? Jak wiedzieliście do czego, to już łatwiej było. Tak, kłopoty zaczęły się wtedy. Poszliśmy na salę, jest muzyka, no i co teraz? Ja tu wiesz, tu rumba, tu coś, ten. A on tak, fajnie. No, ja tu swojego nie potańczę. No i zaczęliśmy jakoś tak iść z muzyką. Jakoś tak każdy znalazł na to swój sposób. Kto kogo uczył? Wiesz co, podnoszenia ja wprowadzałam, bo Maciek nigdy nie robił takich rzeczy, więc jakby uczyłam go, jak te podnoszenia zrobić. No ale ruch pomiędzy, każdy znajdował na to swój sposób. No ja nie uczyłam Maćka kroków rumby na przykład. Tak, tak. Nie chcieliśmy tego robić. W ogóle nie wrzucaliśmy nic takiego stricte technicznego, jeśli chodzi o towarzyski. Tym bardziej, jeśli chodzi o hip-hop, więc... To hip-hopa technika? Oj, zdziwiłabyś się. Nie poruszaj tego tematu. Nie ten odcinek, nie ten program. Koniec końców dotknęliśmy się, poczuliśmy, w którą stronę, kto co chce zrobić w danym momencie. Trochę nam to zajęło. Tak, znaczy pierwszy dzień na sali to była dyskusja. No parę razy mieliśmy kilka zgrzytów podczas... Tak. To był jedyny punkt zapalny w przygotowaniach do ślubu. W ogóle nie mieliśmy sprzeczek dotyczących tego, jakie mają być dekoracje, kwiaty, stroje właśnie. Playlista, nic, w ogóle we wszystkim jedzenie, byliśmy... Jedzenie, miejsce, wszystko, wszystko było wiadomo. Zgodne. I przyszło co do tańca i tak... ja chcę tak, no ale ja tak nie czuję się w tym, no ale to będzie wyglądać, no ale to nie moje. No i tak żeśmy dyskutowali, ale... Raczej to nie moje, to padało zazwyczaj z mojej strony, bo to jednak... No bo muzyka jakby pokazywała ten charakter raczej tańca współczesnego. Możesz otwarcie powiedzieć, że ja byłem problematyczny w tym pierwszym tańcu. Nie byłeś problematyczny, po prostu mieliśmy... nie wiedzieliśmy jak to połączyć. Sprzeczaliśmy się, koniec końców zatańczyliśmy i dobrze się w tym czuliśmy, nie? Bo tak na koniec dobrze nam w tym było. Dobrze nam to było zatańczyć. A wy pamiętacie swoją choreografię do dziś? Nie. Naprawdę? Czyli nie. Za mało treningów było? Nie, ponieważ znaczy ja mówię za siebie, ponieważ... Agnieszka na pewno pamięta. Poprowadzicie, nic nie ma. Absolutnie. Hip-hop jest tańcem freestyle'owym i ja, moja pamięć choreograficzna jest bardzo... Bardzo tak ograniczona. Krótka, po prostu krótka. Ja dobrze pamiętam? Przez chwilę. Aha. No dobrze, a powiedzcie mi, co z tym nazwiskiem u ciebie, Agnieszka? Bo ty do końca nie miałaś pewności, co zrobić, czy zmieniać, czy nie zmieniać. Wiesz co, tak naprawdę to ja chciałam zmieniać. Ja byłam bardzo pewna. Ten tu pan. Nie miałeś pewności? Nie, no ja powiedziałem, że póki pracujesz w świecie, w którym pracujesz, to... No musisz zostawić część rozpoznawalną, część anonimową, można by dokleić na koniec i kiedyś zmienimy, jeżeli będziesz miała taką ochotę. No chodziło o to, że jakby na nazwisko Kaczorowska już sobie trochę zapracowałam, on mnie przekonał do tego, że rzeczywiście prawdopodobnie na przykład świat mediów szybko by nie zaczął nazywać mnie Pelą. Albo wcale. I rzeczywiście tak się dzieje, bo mimo tego, że jestem Kaczorowska Pela, to najczęściej jestem podpisywana Kaczorowska po prostu.
No i na razie to akceptujemy, jakkolwiek. Tak albo nie. No w każdym razie jestem z myślnikiem, może kiedyś. Czy po prostu, jeżeli ktoś uważa się za dziennikarza, powinien wykonać swoją pracę rzetelnie, a jeżeli nie potrafi przepisać nazwiska chociażby z profilu na Instagramie, to średni z niego dziennikarz. Top. Ale w tej sytuacji też Maciek wykazał się no, takim ogromnym szacunkiem do twojej pracy, do twojego dorobku. To chyba było miłe. Tak, Maciek w ogóle jest bardzo... Docenia cię, co? Dobrym człowiekiem bardzo i tym też mnie ujął. Znalazłaś takiego idealnego partnera i też przemiło się na was patrzy, bo ten partner jest no, w ciebie tak wpatrzony, z tobą tak zakochany i już jesteście ze sobą jednak parę lat i często ten, wiecie, taki pierwszy czar pryska, a u was to jest żywe, to jest po prostu ogień miłości. Dziękuję wam bardzo. Dziękuję. Dzięki. Tylko u mnie, po prawie 4 latach od ślubu, Agnieszka z Maćkiem zatańczą ponownie swój pierwszy taniec. Ciekawe, na ile go zapamiętali. Pierwszy raz byliśmy u Izy w salonie i muszę przyznać, że przepiękna przestrzeń, przepiękny klimat, super. Trochę się rozkręcaliśmy w opowiadaniu tego wszystkiego. Tak, dokładnie. Moglibyśmy jeszcze z pół godzinki pogadać. Tak. To by było więcej detali. Więcej detali. Fajnie było do tego wszystkiego wrócić, bo rzeczywiście nasz ślub to była najfajniejsza impreza w życiu, co nie? Prawda. A dawno nie wspominaliśmy, no w pędzie obecnym, rodzinnym, no to nie ma czasu, żeby sobie usiąść tak, a pamiętasz jak to było, jak rezerwowaliśmy termin. Miło się do tego wszystkiego wraca, bez wątpienia. No i się, słuchaj, okazało, że chociaż troszeczkę choreografii pamiętaliśmy. No mieliśmy tańczyć od nowego roku. I jakby zaczęliśmy z przytupem. Z przytupem wracając do choreografii ślubnej. No, ale tańczyć to będziemy teraz salsę, co? Raczej salsę. Czy coś innego? Nie, no, można raz do roku odświeżać sobie choreografię ślubną, tak... Ku pamięci. Ku pamięci, bo nigdy nie wiadomo, kiedy ktoś cię znowu poprosi o tańczenie. Prawda. No to na 5. czy 10. rocznicę ślubu możemy zajrzeć jeszcze raz, no bo coś się odświeży wtedy. No, czyli co, robimy dużą imprezę z tej okazji? Na 10. możemy zrobić dużą imprezę. Dobra, ale co we Włoszech znów? Mogą być Włochy, może jakaś wyspa. Dobra, jeszcze mamy chwilę, żeby pomyśleć. Tak. Do 10 jeszcze mamy parę lat, to zdążymy zaplanować wszystko. Jeśli spodobał ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień.